przeciąganie radiowozu, transport rannego policjanta czy też spacer dzielnicowego. Młodzi funkcjonariusze Szkoły Policji w Słupsku rywalizowali o tytuł strong policjanta i strong policjanki. Najlepsi z najlepszych to posterunkowy Paweł Włodarczak ze Szczecina i posterunkowa Jagoda Poseniak z Wrocławia. Z jednej strony tarpan honker ważący 2 tony, z drugiej policjant. I okazuje się, że moc jest właśnie po tej stronie. Zawodnicy poradzili sobie także z oponami od traktora, a zawodniczki z manekinem. I kolejna konkurencja, pieszczotliwie nazwana tu spacerem dzielnicowego. W torbach męskich 30 kg, w damskich 15. Muszą mieć dobrą energię, psychicznie być przygotowane, no i oczywiście liczy się siła fizyczna. Myślę, że ten tarpan, ten radiowozik to była taka przyjemna konkurencja. A reszta do przeżycia. Zmaganiom z podziwem przyglądali się funkcjonariusze z Biura Kryminalnego Amerykańskiej Marynarki Wojennej, czyli NCIS. No, wstydu nie było.